są tematy, o których pisać trzeba. I wyzwanie dla dziennikarza polega na tym, żeby o czymś, co się ludziom odruchowo kojarzy z czymś nużącym albo wręcz nudnym, na przykład o stopach procentowych, napisać w taki sposób, żeby ludzie po pierwsze zrozumieli, po drugie się zaciekawili. Ja mam takie doświadczenie dziennikarskie, że każdy temat ma taki potencjał i można z każdego tematu zrobić ciekawy artykuł. Pytanie tylko, czy mamy ciekawość i mamy pasję i czy nas to interesuje, o czym piszemy. A nawet stopy procentowe potrafią być szalenie ważne, bo wpływają na nasze kredyty, bywają manipulowane przez wielkie banki inwestycyjne. No i wtedy oczywiście sztuka o czymś, co jest niematerialne, napisać w ciekawy sposób, więc trzeba zwykle znaleźć rozmówców, znaleźć miejsca, w których pewne decyzje są podejmowane, na przykład trading desk dużego banku, miejsce, do którego zwykły klient banku nigdy nie wchodzi, a gdzie są podejmowane decyzje finansowe, więc staram się zawsze szukać bohaterów i miejsc, bo bohaterowie, ludzie, którzy podejmują decyzje, opowiadają najciekawiej o tym. Ich to pasjonuje. Ja myślę tak, że Wawrzyniec Smoczyński, bo to jest dziennikarstwo bliskie człowiekowi, tak jak radio jest najbliższym medium człowiekowi. I to jest dziennikarstwo, które mówi o ludzkich sprawach w bardzo poważny sposób. To znaczy, to jest takie dziennikarstwo, które jest odpowiedzialne do końca za to, co mówi się przeciętnemu człowiekowi, niezależnie kim on jest. Bo na tym polega właśnie dziennikarstwo i demokracja, że zwykły obywatel ma prawo dowiedzieć się, co robi władza, jak działają systemy, jak działa świat. I właśnie takie dziennikarstwo uprawia Wawrzyniec Smoczyński, co w dzisiejszych czasach, tak jak zresztą sam mówił, jest bardzo trudne, bo wiadomości są krótkie, powierzchowne, wszyscy oszczędzają, wszyscy gonią za zyskiem. Wawrzyniec Smoczyński tego nie robi. On idzie jakby wbrew temu wszystkiego i na tym polega jego siła, że właśnie idzie wbrew i idzie w coś, co jest bardzo wysokiej jakości dziennikarstwem i wiedzą na temat świata dostarczanej przeciętnemu czytelnikowi, słuchaczowi czy widzowi. Radio Z.